Hejka, witajcie w nowej serii. Dobre. The Inner World. Myślałam, że ta gra mi nie pójdzie, ale jednak idzie. Chyba z 2013 roku. To gra ma około 6 lat, dobra. I to jest chyba przygodówka, czy coś tam z klikiem i point, coś tam. Aha. Dobra, gram na ślepo. Dobra. Ale się kurde cieszę normalnie. Ja bym dostała jakiś prezent normalnie. Gigantyczny, taki wielki. Dobra. Dobra, to grajmy, tak? Tak, i zapraszam was do oglądania tej przygody. I oczywiście, jak się spodoba odcineczek, to zostawcie standardowo. Albo raczej subskrybujcie, no nie? Tak. I ten. Komentarz zostawcie i łapkę w górę i tak dalej, dobra. Dobra. Tak, i z tej strony Emi Play KPL jeszcze. Dobra. Nowa gra. Dobra, pierwszy. No. Against all likelihood, there exists a universe consisting only of soil. Deep inside lies a vast spherical world. Its people call it Asposia. Air enters this world through the three holy wind fountains. To this day, the origin of the wind is widely disputed. But the fact that it is dying out little by little is undeniable. Without the wind, the light went out. Without the light, the warmth went away. And in the cold darkness, the wind gods came. They have been haunting the Asposians ever since with their petrifying stares. The only wind fountain still blowing is guarded by the Abbot Conroy. He has devoted his life to leading the Asposians through these dark, cold times. Every day, Conroy preaches of austerity and obedience. In hope that the wind gods will one day be appeased and the wind will return. He is often observed by his young apprentice, Robert, whom Conroy has raised like a son. Well, not like his own son, of course. Song.
I co? Dźwięk mi się rozjechał. Dobra, krzyczę. Dobra, czy jakiś wstępniak, tak? Był coś jakimś o Robercie, Conroy'u i co teraz? Zapiegło. Też jest to, tam gra jest to? Kicie, gdzieś nawet chciało tego chyba, no, nie? Nizda jakoś, nie? Ojej. Trochę ta gra wygląda jakiś z komiksu. Ci urwała. Komiksowa gra, aha. Dobra. No. Kicie, wracaj tu. Aha, to jest. Witaj. Czy chcesz zobaczyć przegląd sterowania grą? Chyba chcę. No i co? No. Miejsca interakcji. Kliknij i przytrzymaj, aby zobaczyć miejsca, z którymi możesz wejść w interakcję. Aha. Weź, przytrzymaj. Aha, dobra. Interakcja z obiektami. Skok. Notarynkowy. Kliknij obiekt, aby zbadać go lub wejść z nim w interakcję. Aha. Ekwipunek. Dotknij dowolnej krawędzi ekranu, aby zobaczyć posiadane przedmioty. Aha. Kliknij przedmioty, aby zbadać lub użyć. Dobra. Aha. Przeciągając i upuszczając jeden przedmiot na drugi, możesz je ze sobą łączyć. Dobra. Możesz łączyć przedmioty z ekwipunku z interaktywnymi miejscami na ekranie. Aha, śmieci. Zakończ rozmowę. Aha, rozmowa. Aha, dobra. Rozmowę. Kliknij. Kliknij przycisk rozmowy, aby o nim podyskutować. Rozmowa, dodatkowe tematy. Jeśli usłyszałeś już wszystko na dany temat, to będzie on wyszarzony. Powrót do listy głównych tematów. Aha. I co teraz to? Pomoc do zagadki. Aha, tutaj. Ustawienia wprowadzenia. Wprowadzenie. I prowadzenie. W każdej chwili możesz wyświetlić wprowadzenie w ustawieniach. Aha. I zakontynuuj, czy to? No to nie wiem. Aha, co to jest niby? Aha. A, i mogę zapisać grę. Aha, tak, wrócić? Nie mam wrócić. A, kontynuuj, dobra. Gołąb. Dobra, pokazać o nim. Dobra, zaraz. Coś tu jeszcze na górze było. Rybka jest. Co? Co, rybka? Dobra, okej. Handlarz śmieciami, po co? Ja mam. Aha, czy mi pomoże? Aha, albo coś mi zrobi, bo mnie pobije. O, jeszcze lepiej. O, nie chcę. Dobra, dobra. Ale dziwny typek, dobra, okej. Okay. Dobra. Strasznie dziwny typek, dobra.
Aż się strach bać, Szumanie. Aha, jak i no co. Wykłam, nie? Nie, jak on ten leczy. Mam tu kliknąć? Kliknij się, trzymaj. No. No. Kanapka, literka. O, może kanał dla ptaków. Ptaków? Co to jest za propos? Jeszcze raz byś pytał o to Asprole? A jak nie mam Asprole? Aha, dostaliśmy karmę i jakąś pacykę za darmo. A dobre jajco. Spróbuj zapalić gołębia. Aha, poszukiwaniu. Dobra, coś tam. Zapalić gołębia, co to jest? A tu jest jakieś coś, jak to złapać. Dobra, lubisz światło, co tam złapać? A, to się nie dosięgniesz, dobra. No, po co nie było?